Były ostatnio pieczone? Jak nie lubicie pikantnego, można pominąć. Witajcie moi mili, w kolejnym odcinku pozostajemy w temacie ziemniaków, pyrek, kartofli, jak wy je nazywacie? Napiszcie w komentarzach. Były ostatnio pieczone? Dzisiaj zrobimy sobie takie fajne kotleciki z ziemniaczków właśnie z serem. Co będziemy do tego potrzebować? Już wam przedstawię składniki. Nasz główny składnik, ziemniaczki, już ugotowane. Ja sobie je wcześniej ugotowałem, pominąłem ten krok, bo każdy chyba wie jak to zrobić. Więc ziemniaczki, do tego pół dużej cebuli, ja mam pół dużej, jak macie mniejszą to użyjcie całej. Jedno jajeczko, około 150 g sera żółtego, suszone pomidorki, tutaj piękne. Do tego olej oczywiście do smażenia i ulubione przyprawy, w naszym przypadku no płatki chili, to już chyba każdy wie, że bez tego potraw nie ma. Sól i pieprz i to wszystko. Zaczynamy od pokrojenia cebulki w drobną kostkę i przesmażenia jej. W międzyczasie rozgrzaliśmy sobie olej i smażymy cebulę. Cebulka elegancko podsmażona, więc trafia do michy, dodamy do niej ziemniaczki, nasze przyprawki i wszystko razem ładnie połączymy. Ziemniaczki, tylko najpierw w rękach troszeczkę rozdrobnię. Jaka ilość ziemniaków? No tak jak poprzednio. Ile zjecie? Do miseczki. Dalej. Pieprz. Płatki chili. Jak nie lubicie pikantnego, można pominąć. Możecie dodać natkę z pietruszki. Koperek. Co kto lubi. I troszkę soli, bo ziemniaki były gotowane w wodzie osolonej, więc solą delikatnie. Wymieszamy i spróbujemy. Ewentualnie dosolimy. Wymieszaliśmy. Szybki test smaku. Mało soli, mało pieprzu. Dodajemy. Mieszamy i dodamy sobie jajeczko. Dlaczego jajeczko na samym końcu po wymieszaniu? No żebyśmy surowego nie musieli jeść. Znowu mieszamy i za moment będę testował kolejny raz, czy już jest dobrze doprawione. Zobaczcie jaką elegancką konsystencję nabrało. Dobijemy sobie jajeczko i będziemy za momencik formować nasze kotleciory. Jajo. I wyrabiamy jeszcze przez chwilkę. Ziemniaczki wyrobione, więc nasz ostatni w sumie składnik, ser. Ser pokroimy w taką dosyć grubą kostkę i będziemy nadziewać ziemniaczki. Znaczy formować kotleciki z serem w środku. Więc zajmijmy się serem. Teraz tak, ziemniaczki, jak wiecie, one są dosyć takie lepkie, potrafią się przyklejać do rączek,
Więc fajna rzecz, takie ułatwienie. Miseczka z najzwyklejszą zimną wodą. O, tutaj, proszę. Zamoczymy paluszki, rączkę. I formujemy. Formujemy. Bierzemy sobie taką kuleczkę. Spłaszczymy. Na środek kawałeczek sera. Do tego jeszcze nasz. Nie zapominajmy o suszonym pomidorku. I staramy się to zamknąć. Formując taką kuleczkę. Proszę bardzo. Pierwszy gotowy. Przede mną jeszcze kilka i widzimy się w momencie, jak je uformuję i będziemy smażyć. Nasze kotleciki uformowane, już gotowe do smażenia. Tam sobie rozgrzewamy tłuszczyk i za momencik będziemy je smażyć. Jak będziemy je smażyć? Na malutkim ogniu, tak żeby z zewnątrz nam się ładnie przypiekły, były fajne, takie chrupiące. No i oczywiście, żeby nam się ser w środku roztopił. Wiecie, o czym mówię. Więc jeszcze momencik, niech się rozgrzeje tłuszcz. I ostatnia, najważniejsza część, czyli degustacja. Kotleciki elegancko usmażone, z zewnątrz chrupiące. W środku myślę, że będą takie delikatne. I zobaczymy, czy nam się ser roztopił. Półpłynny ser. Pięknie ciągnący. Z zewnątrz chrupkie. No i spróbujemy. Ziemniaczki bardzo dobre. Fajnie słone, delikatnie pikantne. Smak tego suszonego pomidora przeszedł nam do ziemniaczków. Żółty ser ciągnący się. No bardzo fajne, bardzo smaczne. Jakie szybkie, jakie proste, no i tanie też przede wszystkim danie, byście nie mieli pomysłu na obiad, albo jakby wam zostały ziemniaki z dnia poprzedniego z obiadu. Ja się będę z wami żegnał, idę jeść mój obiad, bo dzisiaj udało mi się w dzień coś nagrać. A was zachęcam do polubienia tego filmu, napisania komentarza, zostawienia subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Życzę miłego weekendu, smacznego, hej!